Cześć, witajcie wszyscy! Dzisiaj obejrzymy sobie Skibidi Wars 102, bo wyszło. Zapraszam serdecznie, wasze teorie ze Skibidi Theory też tu będą, ale chcę wam przedstawić nową muzyczkę, którą stworzyłem. Dajcie znać, jak wam się podoba, o Plan Germanie. Link do tej muzyczki na Broad Muzyka. Link macie w przypiętym komentarzu. Jak chcecie muzykę, którą tworzę, to zapraszam. To jest ta muzyczka. Przeciw Skibidi toaletą on walkę podejmie. O Plan German, Plan German, czarujący kość prawdziwy. Dobra, lecimy, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba ta muzyka. Zacząłem tworzyć, bawić się tym, myślę, że będzie fajnie. Będziemy robić też muzykę o innych postaciach, też o Brawl Stars mamy muzykę tam tworzoną, więc... O kurde, tu wszystko rozjechane. O jasny gwint, co to jest? O panie. O Jezus, ty, jakie to są postacie teraz. Wow, i tu jest ten Lord, nie? Co on tu ma? Śmiertelnicy. Morto. Okej, jakiś... Patrzcie, bazę zniszczyli, że bazę tych mikrofonów rozniesiona. Mamy komputerów, telewizorów, kamer, głośników, a to? Klucz do wszystkich tych baz? Ułatwić proces? Wspólny klucz? Do czego? Do czego to jest wspólny klucz? O kurde. Ale to było dobre. Wow. Ty, jak go pokonać, ty, jakie on ma moce. O Jesus Christ, gość jest mega mocny. Jesus Christ, ty, jaki gość jest koksiaty, ale fajna była ta ten... Spoko opcja, podoba mi się. Już niedługo będę w posiadaniu pozostałych 5 kluczy. Ciekawe. A kiedy już będę miał je wszystkie? Nie ma na tym świecie miejsca, w którym administratorzy sojuszu mogliby się przede mną... A czemu oni nic nie mówią teraz? A ten to jest... A, ty! Ciekawe, o co to chodzi. O, coś tam jest, ty. Co tu się dzieje? O, jakie monstrum, ty! O. Langer. Patrzcie, ten się cieszy, a ten nie bardzo. Co jest? Co tu się dzieje, ty? Co tu zaś jakiś święty Skibidi Toilet? O co tu chodzi, ty? Co tu się dzieje, ty? Jasny gwint. No, to się robi ciekawa, powiem wam. Wow, odciął mu głowę. A sam się spłukał i dobra.
A nie, to ten go spłukał, Plunger, dobra. Ty, to jest ten Skibidi, co oni go przejęli i zrobili z niego świętego Skibidi, ty. To jest on! Ale mega, ty. Wow. Ty, jak to oni podpisali? Necromancer szuka 6 tajemniczych lokacji, miejsc, gdzie są klucze. I są ukrywane przez wszystkie terasy, podczas gdy skład czy grupa weszła do tych kwatery głównej i znalazła pierwszego ocalałego z tego Necromancer Siege, czyli ataku Necromancera, co mi było na tą bazę, nie? Ty, nieźle. Niezłe to było, ale najlepszy jest ten motyw z tym. To było najlepsze. To było najlepsze. Najlepszy motyw. Przejdźmy sobie do waszych komentarzy. Zapraszam serdecznie. A ten nowy TVMan pojawił się w odcinku 36. W 36 jesteście pewni? To mówicie. No nie, czy tutaj miał się pojawić? Tak szczerze, to nie wydaje mi się. Chyba, że to rzeczywiście on, tylko ulepszony. Zaraz sprawdzimy, nie? 36 to jest shortcik. No ale tutaj nie ma TVMana, gdzie on? Mówicie, że to ten, co ich podglądał? To może chodzi o tego, co podglądał ich tutaj. Być może. O, tutaj. Może on rzeczywiście, chociaż szczerze to nie wiem. Ciężko powiedzieć, że to może być on. No ale cóż, możliwe. Rod, wiesz, że Tytan Głośnik będzie miał urodziny 19 maja? A w sensie, że się pierwszy raz pojawił, tak? Kiedy on się na szorcie pojawił pierwszy raz? Co? On się tu zainfekowany został... Tutaj chyba, nie? 32. Tak, 32. Description. Chyba 30 maja będzie miał urodziny, nie? Wtedy się pojawił pierwszy raz. Czemu 19? Chciałeś, żeby tytany się uleczyły? Tak, no oczywiście, że tak. Chciałbym, żeby były ulepszone jeszcze dodatkowo. Tytany poszli w tą stronę, gdzie G-Man. Jezus, jeżeli rzeczywiście tak będzie, to... Masakra tam się stanie, naprawdę. To będzie koszmar. Ty, czekajcie, czy mi się kamera buguje jakoś? Nie. Moim zdaniem głośnik może poświęcić się dla Tytana kamery. W niektórych budynkach są pomieszczenia, które mają oddzielne wejścia. No tak, ale dalej nie wiemy, jak ci ludzie się tam znaleźli. To jest dziwne po prostu. Kamermeni to nie ludzie, a kamerawoman z ręki wyleciało jej paliwo. Mi się wydaje, że to są ludzie, słuchajcie. Bo to przecież na shortach było widać, że to ludzie. Nie, pamiętacie shorty? Jak te kamerameni wyglądali? Te pierwsze shorty tutaj? Nie wiem, czy wy kojarzycie, jak oni to wyglądali. To byli ludzie pierwsi. Prawda? Potem te kamery się tu wpakowały. Tu lecą... Patrzcie, tu ludzie pierwsze walczyli ze Skibidi. Chyba kamery... Czemu się włączył pierwszy? A, bo to sezon pierwszy. Chyba tutaj będą już... Patrzcie, no i widzicie? Przecież tu są ludzie, te ręce mają. A tu w ogóle też jakiś G-Man, ty. Nieźle. Brod, wydaje mi się, że ten nowy TVMan to zdrajca i potem zabije te dwie biedne kamery, dlatego powiedział, nie interesuj się. Tam jest prawdopodobnie coś mega istotnego i dlatego tak jest. Brod, nowy TVMan mówi... Pilnuj swoich spraw. No, nie interesuj się, pilnuj swoich spraw. Wydaje się, że tam jest coś istotnego. Sigma Cameraman to jak speaker nie mrugały. Chodzi o to, że nie mogą nogi sobie wziął prowizoryczną łaskę, jak dziadek wziął... Co? Nie rozumiem. Rod, myślę, że wszystkie mutanty to zarażeni ludzie, którzy zostali w nich zamienieni. Lajkujcie, żeby wiedział. Mutanty to raczej jest
wynik eksperymentu naukowca, natomiast Skibidi Toilet to są ludzie na pewno zamienieni tą chorobą, bo słuchali tego dźwięku Skibidi.